Dokładnie dzisiaj jest wprowadzona nowa komunikacja miejska po otwarciu metra do Bemowa. Jak to wszystko wygląda? O tym i nie tylko. W dzisiejszym wydaniu z Mniejsza z tym w sobotę, 16 lipca. Mniejsza z tym bis. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czemam w nosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Mniejsza z tym bis. Dziś wyjątkowo do poprzedniego materiału informacje szczegółowe, żebyście mniej więcej mogli zobaczyć, jak to wszystko wyglądać. Więc bez żadnego gadania Wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. Metro na trasie wydłużonej do stacji metra Bemowo zapewni najsprawniejszą komunikację znacznej części Bemowa i Woli ze Śródmieściem, Pragą i Targówkiem. Do stacji Bemowo dogodny dojazd zyskają nie tylko mieszkańcy Bemowa, ale także mieszkańcy północnego Ursusa. Pierwsze zmiany dla strefowych wprowadzimy w sobotę 2 lipca, dla innych linii 2 tygodnie później. Czy po prostu jeszcze inne linie autobusowe do wczoraj jeździły normalnie, ale już dzisiaj to się zmieniło. No i oczywiście były ankiety, były konsultacje społeczne i tak sobie 12 skrócili. Także no tak to wygląda. I zobaczmy może na szybko, jak wyglądają tutaj schematy stacji. Zwróćcie uwagę, że przy stacji metra Ulryków oczywiście jest dwuchandlowa wola Park, są wyjścia do tych wszystkich miejsc. Natomiast co jest ważne, jeżdżą trzy linie autobusowe na górze. Czyli 523, 249, tak od ciekawa zmiana z tym 249 i 160. 7. Następnie mamy stację metra Bemowo, gdzie wygląda to również ciekawe. Mamy linie tramwajowe, które w kierunku Nowego Bemowa, metro Młociny i Dworzec Wschodni Kijowska, czyli 28, 26 i 11. Z drugą stronę w kierunku Wytacznej, placu Nadutowicza Wyścigów 10, 11, 26 i w kierunku Pętli Osiedle Gudoszewska obydwie linie 10 i 28. Są też linie autobusowe w kierunku właśnie centrum. Linie 149, 714, 719 i 729 są tylko dla wysiadających, czyli mają tutaj po prostu pętle. Pętle też Wam pokażę, w sumie pętle mogę teraz pokazać. Pętle się znajduje mniej więcej w tym rejonie, tutaj. Linie te skończą swój bieg, sobie zawracają. Następnie mamy linie 167, 249 kierunek koło i 523 kierunek PKP Olsztynka Grochowska. Następnie mamy tutaj w kierunku dalszej części Bemowa i Bielan, Stare Bemowo 523 i metro Słodowiec 171. W kierunku wyjazdu z Warszawy mamy oczywiście 714 kierunek Koczargi Stare, 719 kierunek Leszno, 729 Mariew, 177 kierunek Osiedli Gutrzewska, 167 kierunek Stare Bemowo i 149 kierunek Groty. No i w kierunku Ursusa mamy właśnie 177 kierunek Ursus Niedźwiadek, 249 kierunek Szanów, jak i również 171 kierunek Osiedle Górczewska na Okrągło. Także tak się zmieniły, a teraz może po kolei wszystkie linie autobusowe. Bezpośrednie połączenie okolic ulicy Górczewskiej ze Śródmieściem i Powiślem zapewni linia metra M2, dlatego autobusy linii 109 będą jeździły pomiędzy Mliplata a Towarową. A Torwarem. Tak to wygląda. Na takiej trasie, jak tutaj widzicie, mniej więcej to będzie wyglądać. Może sobie mogę otworzyć w sumie. Tak to będzie wyglądać. Jak widzicie, no trochę się skróciła ta trasa. Szkoda, że do M2 nie dojeżdża ta linia, ale jestem w stanie to zrozumieć, bo jest tutaj inna linia, która dojeżdża do M2 z tych rejonów. Następnie mamy linię 112. I to akurat jest bardzo duży problem, jak dla mnie przynajmniej, bo ja jeździłem zazwyczaj godzinę tą linią, całą trasę. Miałem by dzięki temu jedną przesiadkę i dojeżdżałem tam, gdzie chciałem dojeżdżać. A teraz to się zmieni, teraz będę musiał robić 3 czy 4 przesiadki, tylko przez to, że nie mam właśnie tego autobusu. Ja nie odczuwałem korków na tej linii, tak akurat moja osobista zmiana, no tak osobiście może trochę powiem.
No i meta to, że będziemy to jeździć z bemowa na brudną i nic nie zmienia, bo i tak to jest dla mnie nie po drodze. 112 jeździła idealnie. No ale to nie zmienia faktów, że proponujemy, aby autobusy tej linii kursowały na trasie z Marek do Chomiczówki, czyli już nie będzie 112 Karolin, a będzie 112 Centrum Handlowe Marki i 112 Chomiczówka. Jakby to nie brzmi tak samo dobrze, to nie jest element kultury, który mieliśmy 112 Karolin, jak one tam się wszystkie pomieściły. Chcemy, aby utrudnienia w ruchu, często zakłócające przejazd trasy S8, nie wpływały negatywnie na wykursowanie autobusów na Bemowie. Autobusy linii 112 na odcinku bemowskim zastąpią tramwaje linii 11 i 26 oraz autobusy linii 171 na nowej trasie, która zgodnie z wnioskami mieszkańców zgłoszonymi w trakcie konsultacji bezpośrednio połączy Bemowo i Wilanę w rejonie stacji metra Słodowiec. No i tak wygląda ta trasa. No w dużej mierze po prostu linia, zamiast jechać tutaj dalej wzdłuż linii tramwaju, po prostu skręca na Chomiczówkę. No mi się to nie podoba. Dalej mamy linię 122. Autobusy jadące będą jeździły z Żoliborza, z ulicy Gwiaździstej do pętli Nowe Bemowo. Na odcinku bemowskim zastąpią je autobusy linii 220, kursujące częściej na nowej trasie ulicą Wrocławską i Żołnierzy Wyklętych. Okej, okay, to 222 części jeżdżące dobrze. Ogólnie na minus, co mi się nie podoba, to jest to, że tutaj nie ma nigdzie informacji bezpośrednio, jak wyglądają zmiany w częstotliwości kursowania. Wcześniej to było, teraz tego nie ma. Także tak będzie jeździć teraz tutaj linia 122, jak widzicie, do Nowego Bemowa. Tutaj będzie jechać taką oto i trasą. Dalej linia 129. Będzie też trochę jechać inaczej, z Koła do PKP Ursus. Autobusy tej linii zastąpią 207 na końcu ursuskiego części trasy i dojadą do stacji kolejowej ulicą Wiosny Ludów. Jak tutaj widzicie, właśnie dojeżdża do PKP Ursus na tej takiej i oto trasie. Dalej linia 149. Autobusy dojadą do najbliższej stacji Bemowa przy skrzyżowaniu z ulicą Górczewską i Powstańców Śląskich, czyli 149 będzie dojeżdżać do pętli Nowe Bemowo i będzie zawracać tak samo jak linię 700 na tej samej pętli. Dalej 154, ta zostanie skrócona do odcinka Włochy Ochota, tak aby autobusy kursowały regularnie, bo nie będą przejeżdżały przez Aleje Prymasa Tysiąclecia na trasie na Bemowo. 154 zastąpią autobusy linii 167 na nowej trasie obsługiwanej autobusami przegubowymi. 154 będzie od PR plus R Aleja Krakowska do Dworzec Zachodni z pętlą na rondzie, więc dosyć ciekawe, chociaż tutaj też te korkowanie może być ciekawe. Bo jednak sądzę, że ogólnie tutaj też się zastanawiam, czemu oni zrobili, że tutaj robi kółeczko na tym że śmiesznym rondku. Zamiast po prostu, żeby tutaj zrobił przejazd dołem, bo tu jest przejazd po prostu do zawracania. Może po prostu jest błąd w mapie. Ale kto wie, może po prostu chcieli ładnie to zaznaczyć. Dalej, linia 155. Nowa linia autobusowa połączy Torwar z Wolą przez Plac Bankowy. W czasie konsultacji społecznych pasażerowie wnioskowali o taką relację. No, według mnie wystarczyłoby po prostu tamtą poprzednią przeciągnąć trochę dalej z alei tutaj z tych rejonów, dociągnąć do rondo ONZ lub do jezdni Wolej, byłoby poprawienie. Ale niech będzie, mają dwie linie autobusowe. Będzie jeździć ona od zajezdni Wola, więc nowa pętla autobusowa się pojawia, proszę bardzo, na takiej trasie. Placem Bankowym, tutaj wzdłuż linii tramwajowych, ogólnie tutaj dużo wzdłuż linii tramwajowych, łączy IM1, IM2 i tramwaj tutaj na Alei Solidarności, jak i również na Marszałkowskiej i na Jeleniej przez Plac Trzech Krzyży jeździ, gdzie niedługo będą prace tutaj budowlane i później na właśnie Torwar zjeżdża, więc to jest ta długa linia, o której mówiłem, że ona trochę pomoże z dojazdem do centrum. Dalej mamy 167. Proponujemy wydłużenie trasy do Starego Bemowa, Siekiery i Sanktuarium, Gościniec. No to tak to wygląda, o ile Siekiery i Sanktuarium, no tak, dobrze. Tutaj mamy Księcia Janusza, Ulrychów, Bemowo i dalej do Starego Bemowa będzie jechać na bardzo ładnej, prostej trasie, nie korkującej się może poza tym odcinkiem. Będzie szybko mogło dojechać na tej trasie i według mnie to bardzo dobrze zaleta. Tutaj parę linii dojeżdża też właśnie na przykład z Klaudyna 700, znaczy Elki, więc by nam mogło tutaj też dobrze dojeżdżać do Bemowa. Dalej linia 171 zostanie przekształcona w linię lokalną zapewniającą sprawę na
i częste połączenie nowego Bemowa, Jelonek i Chomiczówki ze stacją metra Bemowo. Połączenie Bemowa z Powiślem przez centrum zapewni metro, natomiast na torowe będą dojeżdżać autobusy linii 109. Zgodnie z wnioskami mieszkańców zgłoszonymi w trakcie konsultacji, trasa 171 bezpośrednio połączy Bemowo i Bielany w rejonie stacji metra Słodowiec. Tak też i o to wygląda. Jedzie od osiedla Grudziczewska na okrągło przez metro Bemowo, następnie z różnymi zawijasami, tak żeby nie pokrywać się na trasie tramwajowej, dojeżdża do stacji metra Słodowiec, czyli do Żydowskiego. Następnie linia 177. Proponujemy nową trasę linii łączącą nowe osiedla mieszkaniowe na terenie dawnej fabryki ciągów w Ursusie oraz osiedla Ursus Niedźwiadek i osiedla Zielona Italia z Zielonkami oraz linię metra M2 stacja Bemowo w południowej części Ursusa. Linia 177 zastąpiona przez linię 207 na nowej trasie. Także tak jak tu widzicie, dojeżdża tego węzła w tym miejscu, taki ciekawy ten zakręt to jest. Zobaczcie, o, przychodzę. Bardzo ciekawy zakręt. No tutaj jest trochę tych osiedli faktycznie na posagu 7. Się tego tam pobudowało do ucyśnień dziwadek. Co tu ciekawe w ogóle jest. I bardzo mnie cieszy, że na tej trasie, na tej konkretnie trasie będzie jeszcze nowa linia autobusowa. To dla mnie duże zaleta, bo jednak aleja 4 czerwca 1989 roku według mnie ma bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o linie autobusowe, bo to jest bardzo dobre i szybkie połączenie mieszkańców Ursusa z Bemowem. Coś, czego nie było nigdy, a było słabo wykorzystywane na ostatnim czasie. Na przykład tutaj w ogóle prawie nic nie jest, tylko 222 jeździ na długiej trasie, ale też nie wierzę tutaj dalej. To jest według mnie na minus. No ale dobrze, że w końcu puścili coś takiego bezpośrednio do metra Bemowo, oczywiście Człuchowską. Nie wiem, co nie mają z tym Człuchowską. Wszystkie autobusy puszczają przez Człuchowską. Teraz zobaczycie 249, po prostu mam odpadną głowy. Ale tak to wygląda, właśnie takie tutaj fantazje mają. Dalej jest 178. Trasa linii zostanie skrócona do pętli Skorosze na pozostałym odcinku. Zadą tej linii przejmą autobus linii 207 na nowej trasie, czyli jak widzicie tutaj będzie jechać obok Warszawy, Włochy do pętli Skorosze i nie będzie tutaj dojeżdżać dalej. No ciekawe. Następnie linia 190 też się zmieni. Jedzie dalej do Centrum Handlowego Matki, więc na spokojnie. Więc w dużej części też się pokrywa z metrem. Ale 112 Karoliny na przykład już nie mogą pozostać. A ja wiem, że na Karolinie teraz nic nie ma nawet cały czas. Autobusy 190 nie będą jechały ulicą Górczewską nad linią metra, tylko dojadą do pętli Znana na Woli. Częstotliwość kursowania w Wyszczycie zostanie zwiększona. Na Jelonkach kurs linii 190 zastąpione będą liniami 171, 177 i 249. Także tak to wygląda. Jak widzicie, 190 nie dojedzie już do osiedla Buduczewska. Dalej linia 197, ta stacja jest skrócona do pętli Cmentarz Wolski. Na dalszym odcinku będzie zastąpiła linia 716. Chyba nigdy nie widziałem czegoś takiego, żeby zastąpić jakąś linię 700 na terenie Warszawy. Jakby to jest jakieś nowe perpetuum mobile. Ale niech im będzie, faktycznie dojeżdżę tylko do Cmentarza Wolskiego, zresztą ciekawym tutaj odjazdem. Według mnie ta linia będzie mogła w przyszłości zmienić sobie w ogóle swoją trasę, tak będzie już to w stanie do końca ulicy Fort Walla. Ona aktualnie się gdzieś kończy mniej więcej w tym miejscu, nie jest podłączona tutaj dalej z ulicami, a jak się już podłączy bezpośrednio nawet tutaj z Wilczewską, to będzie bardzo dobra linia faktycznie, żeby jechać tutaj przed tą ulicą i dołączyła Cmentarz Wolski, nawet może Odolany z tą częścią Warszawy. Według mnie to byłoby dobre połączenie. Na przykład takie 255 podrzucić tutaj dalej, żeby jeszcze jechało i gdzieś pętliło, miało pętlę przygruchowy. No, ciekawe by to było. Ale idziemy dalej, czyli 201. Trasa zostanie skrócona do pętli do stacji metra Księcia Janusza, do pętli Znana. Będą dojeżdżały autobusy linii 190 w wybranych kursach. W dniu poprzednie utrzymanie trasy wzdłuż ulicy Piastów Śląskich, Żołnierzy Wyklętych. Także tak jak tu widzicie, takie tutaj ciekawe zakręty, jeżeli tylko do metra Księcia Janusza. Dalej linia 207. To będzie całotygodniowa linia lokalna łącząca ursuskie osiedla w południowej części dzielnicy ze stacją kolejową Warszawa Ursus w zastępstwie linii 177 na Skoroszach i ulicy Spieska. Linia 178 na Spisaka oraz skrócenie dojazdu do przystanku kolejowego z osiedla
Regulska. Nowa trasa tej linii zostanie przygotowana w oparciu o wnioski zgłoszone w czasie konsultacji społecznych, m.in. utrzymanie bezpośredniego połączenia z Kroszej ulicy, tak jak mówiłem przed chwilą, z Placem Tysiąclecia, połączenie pomiędzy południową i północną częścią Ursusa, dojazd z południowego Ursusa do Urzędu Dzielnicy i na bazar przy ulicy Warszawskiej oraz z północnego Ursusa do szkoły przy ulicy Dzieci Warszawy poprzez wydłużenie trasy do pętli Ursus-Ratusz. No, ta linia autobusowa, jeżeli ktoś nią przejedzie całą trasę, to nie wiem, co miał na myśli. Jakby ta linia jedzie naprawdę na ciekawej bardzo trasie. A mianowicie, może sobie to powiększymy, bo to jest po prostu jakby tak. Po pierwsze, od Regulska, najpierw do PKP Ursus, następnie wracamy, zabytamy ludzi stąd, na Jeziemskich, jeździmy tutaj całymi rejonami Dzieci Warszawy, przez wszystkie możliwe rzeczy, tutaj, żeby się połączyć z 220 na okrągło, po czym ponownie do Warszawa Ursus, po czym jedziemy dalej do Ursus Północny, gdzie mało co jeździ, ale jest ten jeden pociąg. No i następnie jedziemy do Ursus Ratusz. No, bardzo odjechana trasa, biorąc pod uwagę, że to jest taka gwiazdka bardziej. No ale tak to wygląda, takie moje fantazje. Dalej linia 220, jedna z moich ulubionych. Ostatnio nie mam czasu z niej korzystać, ale jedna z moich ulubionych. Korekta trasy, skierowanie autobusów przez ulicę Wrocławską i żołnierzy wyklętych i zwiększenie częstotliwości kursowania w weekendy, poprawić połączenie okręcia Ursusa i Nowych Włoch ze starym i nowym Bemowem. Aleja Krakowska właśnie tutaj na takiej trasie i to według mnie jest bardzo dobra zaleta, żeby te autobusy jeździły częściej. Dalej, to co mówiłem, że w Szczuchowskiej coś mi się zepsuło z głową. Nowa trasa linii 239 uwzględniająca postulaty pasażerów zapewniania bezpośredniego połączenia do zbudowujących się osiedli w Chrzanowie z linią metra M2 i utrzymanie bezpośredniego połączenia Jelonek z centrum handlowego Wola Park. W niedzielę niehandlowe i w dni świąteczne będą dojeżdżały do stacji metra BMW. Zaraz wam to pokażę, bo to jest ciekawa trasa. Jak widzicie, 249 jedzie dziwną trasą, a mianowicie, po pierwsze to są krótkie autobusy, one nie mogą być długie, raczej wątpię, żeby to jeździły dłuższe autobusy niż takie teraz, bo tu się po prostu nie zmieszczą na zakrętach niektórych, chociaż byłoby miło, gdyby były dłuższe. Ma pętlę na Chrzanowie, czyli po prostu zatrzymuje się na 5 minut i odjeżdża, bo tu nie ma pętli, tu jest na środku ulicy, po prostu zatrzymuje się na przystanku. Następnie, zamiast pojechać prosto, to mowa robi sobie przejazd Człuchowską, bo tutaj trzeba zabrać pasażerów do Wola Parku, jedzie dookoła. O ile sens jazdy dookoła jest ciekawy, już chyba bym wolał, żeby tutaj te linie autobusowe zakręcały, no bo przy kole w sumie nie wiem po co ta linia trochę jedzie, to faktyczną część i ważną rzecz to jest to, że ta linia autobusowa praktycznie nie ma żadnej pętli faktycznej, stałej. Bo na kole chyba, znaczy na pewno jest ekspedycja, musi być jakaś ekspedycja, ale to nie jest duża pętla, a Chrzanów to nie jest pętla. Jakby, no nazywają, to nie jest pętla. Także jakaś fantazja. Dodatkowo linia 249 w tygodniu będzie dojeżdżać tylko do Bemowa. Znaczy w weekend tylko do tygodnia. Nie, czekajcie, co? W niedzielę niehandlowe i dni świąteczne autobusy będą dojeżdżać tylko do Bemowa. No właśnie, więc jakby to jeszcze jest ciekawsze, jak to będzie jeździć. Dalej mamy linię 700, czyli 714, 719, 729 już dojeżdżają tylko do nowego Bemowa, więc to akurat jest wiadome. Linia 716 jedzie teraz według mnie dobrą zmianą. Przejęcie obsługi ulicy Giedrzewskiego-Pruczyńską. W czasie teraz linii 197 autobusy 716 będą przejeżdżały przez przystanek kolejowy Warszawa Ursus Niedźwiadek zgodnie z wnioskami z Piastowa. O, to ciekawe. No i faktycznie jedzie tutaj obok z takim zakrętem, żeby podjechać trochę. Natomiast to jest ważne, to jest w ogóle ciekawy odjazd, dlatego węzła przy Ursusie. Natomiast co ciekawe, w końcu tutaj jakiś autobus jedzie tędy i trochę zapewni tutaj komunikacji przy Karolinie, bo wiadomo, centrum handlowego teraz nie ma, to się tam zmienia chyba w Lidlową Mellę, jak dobrze pamiętam. Tesco nie ma już na Karolinie, więc tu właściwie to jest puste miejsce, co do nas, która jeździła owszem na pusto, ale było stosowane się Karolin. Natomiast dobrze, że tutaj pojedzie coś tędy, a nie będzie jechać na przykład dźwigową, która się kotkuje jak nie wiadomo co, więc to jest według mnie też dobra zaleta. Dalej sobie zetknijmy, czy coś jeszcze mamy. Mamy jeszcze 729, a no i 719,
czyli właśnie ta linia skrócona do tej części. Ale to jeszcze nie koniec zmian, bo jeszcze tak na szybko tam tutaj wam pokażę tutaj właśnie te zmiany przy 249. W niedzielę i w dni świąteczne będzie obowiązywać trasa Chrzanów właśnie tutaj tylko do stacji metra Bemowo. Także dosyć ciekawe to będzie wyglądać. Dalej mamy tutaj jeszcze dużo zmian i zmiany, które na przykład nie zostały pokazane w tamtej części, a mianowicie N45. Będzie skierowane na nową trasę i będzie zawracać na rondzie przy Lazurowej i Połczyńskiej i Alei 4 Czerwca. Także nie będzie teraz nic już dojeżdżać na Karolinie, faktycznie. Nie będzie żadnej linii Karolin. Ten przystanek zdecydowanie jest zlikwidowany najprawdopodobniej. Zresztą on był taki starawy trochę. Jak będzie się chciało, teraz myślę zdjęcie jakby na pędla Karolin, jeszcze ostatnie dni kursowania. No to zupełnie inaczej pędla wyglądające. To jest stary typ przystanku jeszcze. Żadna nowa wiata. Miało to swój klimat oczywiście. Zwłaszcza przy tym centrum handlowym. No a tak to się zmienia. No cóż, i jeszcze tutaj zmiany przystankowe wam tylko powiem. A mianowicie zmiany numeracji przystanków się zmieniły. Okej. Ale nie to. Wznowienie przystanków, niektóre kursowanie. Zawieszenie funkcjonowania przystanków. WKD Opak 03, PKP Ursus 24, Lalki 04, Warszawska 01 i 02, Osiedle Górczewska 10, Karolin 03, no to właśnie jest ta pętla, Redutowa 05, Znana 04. Następnie tutaj część przystanków zmienia swój charakter jako stały. I taka to jest dobra zmiana, według mnie. Tutaj PKP WKD Aleje Jozjańskie, Posagu 7 Panien. No tego jest tutaj dużo. Mamy na warunkowe. Zmiana charakteru ze stałego na warunkowe. O, to jest ciekawe. Karolin, dla linii 713-716 będzie teraz warunkowy. I dla mnie on zawsze powinien być. No ale to tak swoją drogą. No i co jeszcze tutaj mamy? Zmiana charakteru przystanków na krańcowy. To jest właśnie Lazurowa 04 dla linii E45. Chrzanów 04 dla linii 249 i metro Księcia Janusza 06 na 201. Postanowienia dodatkowe w związku z zmianą funkcjonowania przystanków granicznych między strefami biletowymi na trasie linii 716 pełniły będą przystanki w zespole Ursus Sanktuarium. No i tutaj jeszcze ważne rzeczy, a mianowicie linie 109, 112, 122, 149, 154, 155, 167, 171, 177, 178, 190, 197, 201, 207, 220, 249 i 523, jak i również 716, N43 i N45 będą miały nowy rozkład jazdy od początku kursowania dzisiaj. To byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli wam taki informacyjny film się podobał, jeśli to zostawcie łapkę w górę. I oczywiście zapraszam do kliknięcia subskrybu, jeśli chcecie zobaczyć takich więcej materiałów. Zapraszam do komentowania, jaka linia wam się nie podoba, jakie zmiany trasy wam się nie podobają i taki kolejny film ze zmian będzie po otwarciu metra na Brudnie. To było na tyle, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!